Proszę Państwa, Boże Ojcze, bądź uwielbiony za wczorajszy dzień. Matko Najświętsza, Tobie chwała i cześć. Wam, ukochani, wielkie podziękowanie za wielką miłość i wiarę. Zawsze siadam w czasie godziny, więc tyle pięknych świadectw, tyle działań Pana Boga w Waszym życiu. Dzieci, radość moja ogromna. Dziękuję wszystkim domownikom, paniom na kuchni, panom, za ogromny trud. To 2 tygodnie przygotowania tylko porządkowego na tą uroczystość. Dziękuję tym wszystkim, którzy byli na rekolekcjach przez cały tydzień. To była przepiękna modlitwa. Oni też się napracowali dużo i w naszym ogrodzie rolnym, i sadzenie kwiatów. Około 1000 kwiatów wsadziliśmy. To jest ogromna praca. Za Pana niesłanie dziękuję. Za rok będzie tak samo. Zapraszam na ten. Było tu tyle trudniej, że kropli opadało, więc w związku z tym w poniedziałek musieliśmy więcej pracować, żeby zdążyć. Nie pomyliliśmy się, Bóg sprawił, że deszcz był też potrzebny. Są momenty przeżyciowe, nie mogę blokować. Ja sam, kiedy miałem nałożyć koronę Panu Jezusowi, mnie tak zablokowało, że była przerwa. Musiałem wyciszyć serce, wyciszyć łzy. Bo ta świadomość, tyle jak bijemy się o intronizację i Panie, to nasza mała przedintronizacja Twoja. No to człowiek to przeżywa, dzieci, no nie jesteś ze stali. A jeszcze świadomość, po raz pierwszy, jak szedłem dzieci z koroną na głowę Matki Bożej, to dzieci, to przyjmą. To człowiek tak przeżywa, że te oczy by ci wypłakały wszystko w tej chwili. A później, jak już widzę tych chorych, te wykazy, ile tam, jakie choroby, przecież tam, jak Matka Boża nie pomoże, to część naszych rycerzy w krótkim czasie będzie już u niej, nie? To są, a później ta wiara, kiedy już 2 chętnych się znalazło i godzinę jeszcze podchodzili do szaty dzieci.